Kurwa, kłuje mi, kurwa! Kurwa, no. Kurwa, gdzie? Nie, no to nie Jadek. Dobry prank w chuj. SKTM. Witajcie, z tej strony Ludwiczek z kanału Top Top News, a ze mną dzisiaj człowiek, który zabrał całą zabawę z konferencji, Take Fun. Czemu zabrałem zabawę niby? No bo jesteś Take Fun. A, okej, okay, tak myślałem. Śmieszne? Tak. Dobra, jest. Słuchaj stary, ty walczysz z hejterem, a uważam, że to ty jesteś największym hejterem, bo oglądałem twoje live'y i za każdym razem mnie hejtujesz, hejterze. Ty najgorszy, niemiły. No bo kurwa, no tak jak ci Sergiusz już powiedział, ma żarty proporcjonalne czasami do wzrostu, z tym Take Funem. No nie wiem, no mrozi mnie to troszeczkę. To... Ale powiem ci, że jest jedna zaleta, mimo wszystko w tym wszystkim, że ty potrafisz z rękawa wyjmować teksty, więc widać, że jesteś osobą, która jest taka elokwentna i wygadana na pewno. No. Tylko czasami trochę z tego źle korzystasz. Akurat dzisiaj jestem na długi rękaw, a nie mogę nic stamtąd wyjąć. No i właśnie o to chodzi. Słuchaj, stary, chciałem się zapytać, czy w twoim aucie jest nitro? Nie mam prawa jazdy, ale gdybym miał, to było, no. Chciałem zapytać, jak smakuje, ale to już nie wyjdzie w takim razie. No nie. A jak smakuje? Dobrze? Tak? No wiesz, właśnie to jest to, ja nie wiem, jak się kurwa odpowiadać, bo to jest... Ja jestem cringe'owy ogólnie. Ja też. No właśnie, dobra. O to chodzi, tylko mamy inny cringe. I jest ciężko, nie? No bo dobry cringe nie jest zły, a cringe cringe'owy nierówny, więc cringe cringe'a cringe'em pogania. No właśnie. A mój cringe nie dogania. No i... Ty... Niestety, tutaj przepraszam, mamy... bardzo, bo ja tu wywiad przeprowadzam, proszę. Weź go z nokautu, się nie będziesz. No kurwa. O, a jak już rozmawiamy o nokautach, no, to chciałem, żebyś mi stary pokazał jakiś cios taki, który mógłbym kurwa trenerowi zaimponować, bo od wczoraj trenuję MMA i w tym tygodniu na kanał SKTM. Widziałeś już kanał SKTM? Widziałem. No, to na kanał Synowie Koleżanki Twojej mamy codziennie wchodzą filmiki o 18 i wchodzi w tym tygodniu też film z mojego pierwszego treningu. Mógłbyś mi czegoś nauczyć? A wiesz co, ja MMA nie trenuję, ale wydaje mi się, że jak ja bym był tobą, to bym wykorzystał warunki fizyczne i bym po prostu rywalowi brzuchem na twarz skoczył, jakby leżał. Wiesz, albo jak ja nie tu usiadł na krapiącej mordzie. No, ewentualnie, też może być. No, a to już inny w sumie. To... No tak, no, podobało mi się. Dobra. No to ja nie zabieram ci więcej zabawy. Dzięki. Trzymaj się. Zabrałeś Dzięki.